Andrzej Nowak to samorządowy oponent wójta gminy Lipno. Został pozwany w trybie cywilnym. Wójt Mariusz Chomski zarzuca mu w imieniu gminy, że Nowak bezprawnie posługuje się nazwą samorządu. Bloger zapewnia, że celem prowadzonej przez niego strony internetowej jest jedynie informowanie o sytuacji w gminie, a główną treść publikacji stanowią doniesienia przedrukowywane z różnych mediów. Podczas pierwszej rozprawy wójt Lipna był nieobecny. Przebywał w areszcie pod zarzutami korupcyjnymi. Dziś zasiadł na miejscach dla publiczności. Nie mógł zeznawać, bo prokuratura na czas śledztwa odsunęła go od czynności prawnych w urzędzie. Pełnomocnik blogera złożył dziś w sądzie nowy dowód. Są nim wydruki publikacji z nowo powstałej strony, również posługującej się nazwą Lipno. Stronę, jak się okazuje, prowadzi wójt i jego zwolennicy. Używa nazwy gminy Lipno. No i teraz wypadałoby zapytać, czy ta strona może działać, czy nie. Zdaniem pełnomocnik prawnej gminy Lipno nowy dowód w sprawie o niczym nie przesądza. Nie wiedziałam, że taka strona internetowa o takiej nazwie funkcjonuje, no ale jeśli by przyjąć zasadność stanowiska gminy wyrażonej w złożonym pozwie, to można rozważać również kwestię podobnego działania gminy w odniesieniu do twórców tej drugiej strony internetowej, konkurencyjnej. Tak. Twórcami są powodowie włodarza. To znaczy nie mam wiedzy na ten temat, kto tak twierdziła, tak twierdził przesłuchiwany pan pozwany, natomiast rzeczywiście, kto jest twórcą tej strony internetowej, to w tym momencie ja nie mogę się wypowiadać, tak? Gmina Lipno zmieniła też treść składanego powództwa. Nadal przedmiotem sporu pozostaje korzystanie z nazwy Lipno. Pozew został ograniczony do tej kwestii. Pozew został cofnięty w części dotyczącej zasądzenia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w wysokości 50 tysięcy złotych. Sąd na przygotowanie wyroku dał sobie blisko 2 tygodnie. Termin publikacyjny ustalono na 10 maja. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl. What?